SW68 za nami. Tak sobie myślę, Maciek, że bonus to tutaj się należy wszystkim tym ludziom, którzy zasiedli na trybunach, bo miałem wrażenie, że ta hala tego nie wytrzyma, że gdzieś odleci dach, ściany. Tak, to jest bardzo ciekawe. Jest wiele dużych miast, teoretycznie z większymi tradycjami MMA, w ogóle gdzie jest, żyje więcej ludzi, jest więcej obiektów sportowych i myślę, że to, co się tutaj wydarzyło, jest dobrą lekcją dla wszystkich, że można kibicować pięknie, równo i tak jak przed chwilą powiedziałem, dla mnie Radom zmienił swoją definicję. Owiany skądinąd takim sobie, że tak powiem, przeszłością PR-ową, natomiast okazało się, że to miasto ma mnóstwo wspaniałej energii. Jestem przekonany, że będziemy tu wracać. Ten kciuk uniesiony w górę po pojedynku Salahdina Parnasa z Danielem Rutkowskim, kiedy Salahdin wyzwał do pojedynku Mariana Ziółkowskiego, oznaczał tak, robimy to? Bardzo jestem za tym pojedynkiem. Uważam, że to jest starcie, które w potencjale, jeśli chodzi o przegląd argumentów u jednego i, o drugiego, potencjał na super ciekawą walkę. Oni walczą bardzo podobnie, jeden i drugi ma drugi zasięg, jeden i drugi walczy bardzo miękko, lekko, na przeglądzie i myślę, że to by były takie szachy na najwyższym poziomie. No i śmiem twierdzić, że to byłyby szachy stójkowe, czyli to, co kibice kochają najbardziej. Wyczyścił kategorię piórkową Salahdin Parnas, ale on tu pokazał, że jest potworem, bo początek pojedynku i on idzie w zapasy z Rutkiem, jakby chcąc pokazać, że ja mogę z tobą walczyć w każdej płaszczyźnie. Nie wiem, czy jest kozak drugi na niego w tej kategorii wagowej. Mówię o 6-6. Wiesz co, na każdego jest kozak. Podczas porządków Salahdin Parnas, przypominam, już się potknął, więc to jest tylko MMA i to są tylko ludzie i wszystko się może zdarzyć. Natomiast no, rzeczywiście wystaje mocno głową ponad przeciętną w tej kategorii, średnią, a nawet ponad sufit. Przede wszystkim, gdzie kibice dali naprawdę popis, no to walka jednego z radomiaków. Jest mała kontrowersja, mowa oczywiście o Albercie Odzimkowskim. Co dalej? Wiesz co, staram się nie komentować takich rzeczy na bieżąco, zostawiam to w rękach sędziów, ale w moim poczuciu, tak żeby nie było wątpliwości, że działałem pod presją, ja uważam, że ta sytuacja wymaga analizy i wielkie gratulacje dla Alberta, który obiektywnie tą walkę wygrał. Nie było tam raczej mowy o żadnym intencjonalnym faulu, ale w moim poczuciu ten faul był, a jeśli on był i tak sędziowie zadecydują, to walka powinna być no contest i jeżeli chcemy utrzymać klerowność, przejrzystość i czystość tego sportu, to to powinniśmy tak zrobić. Oczywiście decyzja nie jest w moich rękach, ja mówię tylko swoje zdanie. Dla mnie pierwsze kopnięcie kolanem było kopnięciem w parterze. Ale rozumiem, że Albert mimo wszystko zostaje w KSW jako zawodnik. Oczywiście, Albert jest nie tylko duszą Radomia, ale i myślę, że dużą częścią duszy KSW i poza tym dał świetną walkę, wiesz, to subtelność to pomiędzy tym, co się tam działo, a takim klasycznym parterem, w którym można powiedzieć, że kopnięcie kolanem jest intencjonalne, była dość spora przestrzeń i wydaje mi się, że nie mógł tego widzieć. Zresztą jego naturalność, jego emocji i radość wskazywałaby na tym, raczej, że nie czuł się niekomfortowo z tym, co zrobił. No ale fakty są fakty. No, miałem to szczęście, tak jak widzowie przed telewizorami, zobaczyć kilka powtórek. No i wydaje mi się, że sytuacja jest definitywna, ale tak jak mówię, no nie jestem sędzią. Skoro mowa o radomiakach, Patryk Kaczmarczyk wyskoczył tuż po skończonej walce za klatkę w twoją stronę. Krzyczał zapewne, że chce rewanżu z Robertem Hałą. Co szef KSW na to? Przez moment myślałem, że chce się bić ze mną i trochę się przeraziłem. No, miał być ciężko. No, był mocno nabuzowany dzisiaj Patryk, ewidentnie ten doping mu dał trochę. Patryk jest wspaniałym chłopakiem i nie było tam ani krzyczy agresji w moją stronę. Natomiast rzeczywiście powiedział, dajcie mi rewanż. Musiałem sobie przypomnieć, o kogo mu chodzi. Podejrzewam, że chodziło mu Ruchałę. I ja myślę, że to jest bardzo realne. Myślę, że to, co dzisiaj pokazał, no przede wszystkim zobaczyłem takiego Patryka, jakiego widziałem jeszcze nie na swojej gali, kiedy powiedziałem do Wojka, to jest interesujący chłopak. I z taką pewnością, wiarą w siebie, nie bojący się ryzykować, nie bojący się iść po technikę, która niekoniecznie jest łatwa, ale zawsze efektywna i efektowna. Fajnie, no. Cieszę się bardzo, że się otworzył i bardzo się cieszę na myśl o jego następnej walce. Kto wie, może rematch. No ale
do Roberta się ustawia kolejkę, bo po ostatniej gali też Dawid Śmiełowski chciał się z nim zmierzyć. No trzeba będzie to rozstrzygać. To już to precyzyjne pytania o tym, w jaki sposób losy tej kategorii będą się rozwijać, proponuję zadawać Wojkowi, bo ja mogę zaraz pomylić zawodników z dwóch kategorii i będzie mi potem strasznie wstyd. Ciekawy tutaj występ też chłopaka z Radomia, Piotrka Kasprzaka. Zgarniacie go? Będzie to transfer definitywny z Babilonu, czy nie? Jest to młody, bardzo ciekawy, perspektywistyczny chłopak. Uważam, że jeszcze troszkę nieopierzony i widziałem sam kiedyś, spędzałem dużo czasu na macie i widziałem w nim taką straszną logikę parterową, a z drugiej strony taką nieumiejętność poukładania się. Widać tą taką młodość jeszcze. Robiąc te same techniki, doświadczony zawodnik robiłby je w ten sam sposób, bo to były dobre wybory, ale trochę inaczej. Ja myślę, że to jest bardzo interesujące. Gdybym miał powiedzieć, co bym mu polecał, polecałbym mu stoczyć jeszcze kilka walk, zanim nam dobre wejdzie do KSW, bo tu już nie ma taryfy ulgowej, bardzo szybko będzie trafiał na super przewalczonych, doświadczonych zawodników. Jemu trochę tego doświadczenia jeszcze brakuje, więc z dobrego serca polecałbym jeszcze chwilę poczekać, ale być może Wojsław zadecyduje inaczej i stwierdzi, że warto tego zawodnika walczyć. Uszanuję jego decyzję. Pytam, bo jeszcze ciekawa sytuacja, teraz mamy wadze ciężkiej, no bo jeden z głównych, jeden z piątki rankingu przegrał dzisiaj z nowym nabytkiem, no a ostatnio Phil DeFries pokazał, że chyba nie ma mocnego na niego. Czyżby był nowy pretendent, czy to jednak za wcześnie, żeby tak było? Prawdę mówiąc, nie sądzę, że to jest, że zrodziła się to możliwość na to, żeby utrzeć nosa DeFriesowi. Myślę, że Kita trochę się wystrzelał, trochę za szybko poszedł i pierwsza runda właśnie wskazywałaby na to, myśmy siedzieli z Jankiem Bachowiczem i mówiliśmy sobie, no nie ma szans, no bije go jak dziecko i tam rzeczywiście była miażdżąca przewaga Kity, no tylko, że w czwartej czy tam piątej minucie pierwszej rundy miał fioletowe usta, no i to jest właśnie umiejętność rozłożenia sił na pełen dystans walki. Dziwne, że zawodnik z takim doświadczeniem tego właściwie nie zrobił, ale z drugiej strony też myślę, że parę elementów tam zagrało. Nie sądzę w każdym razie, że którykolwiek z nich, bez względu na to, jak w którą stronę ta walka by poszła, to jest ktoś, kto dzisiaj może się bić z DeFriesem, bo dobrze wiemy, że to jest zawodnik, który nie zawsze dobrze wygląda, ale zawsze jest bardzo skuteczny. Skoro mowa o rewanżach, Damian Janikowski dzisiaj zwycięski. Myślisz, że po 4 latach taki rewanż Materla Janikowski ma szansę się zmaterializować? Myślę, że mamy inne plany dla Materli teraz. No to jeszcze spytam o, można powiedzieć, debiut, ale Marian Żółkowski w roli komentatora. No nie wiem, czy miałeś okazję słyszeć, ale jak oceniasz? Zawsze go oceniam dobrze. Sporadycznie włączałem sobie PGM i słuchałem tego, co chłopaki gadają. Myślę, że to jest bardzo błyskotliwy, rzutki facet, który bardzo dobrze czyta tą grę. Podobnie jak Albert, są takimi dwoma jeszcze czynnymi zawodnikami, którzy w moim poczuciu prędzej czy później zajmą się taką rasową komentatorką i chcielibyśmy to brzydkie słowo wychowywać, ale dawać im szansę do rozwoju na naszych galach po to, że jeżeli przyjdzie na to czas, to żebyśmy gdzieś tam w naszym portfelu komentatorów, żeby oni się po prostu tam znajdowali, bo uważam, że to jest też nowa twarz MMA, że ludzie z taką głęboką umiejętnością analizy tego sportu i czytania tego sportu pomagają zrozumieć go widzom. Dziękuję. Ostatnie pytanie. No? Ciężko będzie rozdać bonusy po tej gali? Nie sądzę. Bardzo dziękuję. Dzięki.